Witam wszystkich, to MacMakerSam7. Dzisiaj w serii Teoria Gier pod ścianę weźmiemy bohaterów gry Team Fortress 2. Jakby się mogło wydawać, Team Fortress 2 nie jest zwykłą strzelanką z podziałem na klasy. Ma za sobą bardzo bogatą historię, której nie widać w grze, a dopiero w komiksach. O niej będziemy mówić w innym odcinku. Nasi bohaterowie są to najęci specjalistyczni zabójcy. Każdy z nich jest w czymś najlepszy. Zostali ściągnięci z różnych stron świata, co można użyć po ich mowie. Welcome to the United States of you just got dominated! Harsha! Auf Wiedersehen! Dumb cop! Let's do this Texas style. I am the king of Australia! I claim this point for France and unicorns! Couldn't you see the bloody bumps? Jednak dwie postacie są dość tajemnicze, Scout i Pyro. Sprawa związana ze Scoutem jest o tyle prosta, że może on mówić, a my widzimy jego ubiór i twarz. Po czapce, bejsbolówce i broniach do walki wręcz Scouta można wnioskować, że Scout jest miłośnikiem bejsbolu. Kto jak nie Amerykanie uprawiają bejsbol? Postacią owianą wieloma tajemnicami niezaprzeczalnie jest Pyro. Co się kryje pod tą maską? Aby dowiedzieć się, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, pomaga nam w tym dymorfizm płciowy. Są to różnice w wyglądzie zewnętrznym między samicą a samcem, czyli w przypadku człowieka między kobietą a mężczyzną. Najlepiej widać u pawia. Kolor piór samicy ma zupełnie inny kolor niż u samca. Może o tym nie wiemy, ale człowiek także posiada takie różnice. W przypadku Pyro można zobaczyć tylko szerokość ramion i różnica długości palca wskazującego i serdecznego. Zajmijmy się szerokością ramion. U mężczyzn ramiona są szersze niż u kobiet. Iloczyn ich długości przez wysokość u mężczyzn jest równy 26, a u kobiet 23. Sprawdźmy ten iloczyn u Pyro. Na tej grafice widzimy, że wysokość bohatera dzisiejszego odcinka wynosi dokładnie 911 pikseli, a rozpiętość ramion 240 pikseli. Teraz, gdy podzielimy te wartości, wychodzi nam dokładnie 0,26. Można śmiało twierdzić, że Pyro jest mężczyzną. Pozostało nam porównanie długości palca serdecznego i wskazującego. Mężczyzna z krwi i kości ma palec serdeczny dłuższy niż wskazujący. Zależy to od ilości testosteronu. Sprawdźmy to przy użyciu drwiny wizja reżysera. Widać, że te palce są mniej więcej równej długości, więc drugi test męskości Pyro wypadł negatywnie. Warto by też przeanalizować materiał promocyjny Meet the Pyro. W pewnym momencie przenosimy się do oczu Pyromana. Często widać sceny, gdy Pyro bawi się z innymi postaciami, spoglądamy na normalną wizję, gdzie ta zabawa była nieco bardziej brutalna. Widać u niego oznaki schizofrenii, czyli inaczej myśli, inaczej robi. Także zachowania Pyro w jego świecie są bardziej dziewczęce. Jednorożce, duszaki, tęcza, naprawdę. Człowiek, który sieje śmierć i zniszczenie, kocha przytulać dzieci i bawi się zabawkami? Wychodzi na to, że Pyro ma poważne problemy psychiczne. Niemniej jednak jest dobry w tym, co robi. Jest schizofrenikiem, a zarazem osobą homoseksualną. Badania morfologiczne u tej postaci wskazują jedną płeć, a behawioralne drugą. Niestety nasze przypuszczenia tutaj się kończą. Valve dało nam wiele wskazówek, ale żaden nie jest ze sobą w zgodzie. Krok, którego dopuszczają się wiele gier. Ratman w Portal 2, Isaac w The Binding of Isaac, Fungi w serii Five Nights at Freddy's. Dzisiaj w lekkiej tajemnicy kończymy nasz odcinek. Napiszcie w komentarzu, kim według Was mógłby być Pyro. Dziękuję za uwagę, zapraszam do mojego fanpage'a na Facebooku i do obejrzenia innych odcinków. Do zobaczenia!